Dodajmy 536, dodać 398. Zrobimy to na dwa sposoby, żeby dobrze zrozumieć, jak działa całe to przenoszenie i o co w tym wszystkim chodzi. Zaczniemy w tradycyjny sposób. Rozpoczniemy w pionie jednostek. Ile to jest 6, dodać 8? Wiemy już, że 6, dodać 8 równa się 14. Jeżeli teraz chcemy to zapisać tutaj, tu jest miejsce na wynik tego dodawania. To zapisujemy w miejscu jednostek 4, ale 14 to oprócz czwórki jeszcze jedna dziesiątka. Tę jedną dziesiątkę zapiszemy w pionie dziesiątek, przeniesiemy ją o rząd wyżej, z pozycji jednostek do pozycji dziesiątek. Jedności mamy z głowy, skupmy się teraz na dziesiątkach. Dodajemy jedna dziesiątka, dodać 3 dziesiątki, dodać 9 dziesiątek ile to będzie razem? 1. Plus 3, plus 9 równa się 13. Pamiętajmy, że jest to 13 dziesiątek. Albo, jeżeli spojrzymy na tę trzynastkę z trochę innej strony, to są to trzy dziesiątki i jedna setka. Możecie powiedzieć: Chwila, chwila, coś tu się nie zgadza. Gdzie trzynastka, a gdzie setki? O co tutaj chodzi? Pamiętajcie, że to trzynastka, która mówi nam o ilości dziesiątek. Dodaliśmy jedną dziesiątkę, trzy dziesiątki i dziewięć dziesiątek. W rzeczywistości dodajemy dziesiątki: jedna dziesiątka plus trzy dziesiątki plus dziewięć dziesiątek i otrzymujemy 130. Z tego trzydziestkę wpisujemy tutaj, bo trójka tutaj na miejscu dziesiątek reprezentuje trzy dziesiątki, czyli trzydzieści a jedynkę przenosimy o jedną pozycję wyżej, czyli z dziesiątek do setek. Ta jedynka reprezentuje jedną setkę. 10 dziesiątek to jedna setka. Dziesiątki mamy z głowy, teraz możemy dodawać setki. 1 dodać 5, dodać 3. Po kolei 1 dodać 5 równa się 6, dodać 3 równa się 9. Pamiętajmy, na której jesteśmy pozycji. Mówimy o setkach, czyli to jest 9 setek. Bo ta dziewiątka znajduje się na pozycji setek. W rzeczywistości dodawaliśmy jedną setkę, pięć setek i trzy setki. Razem daje to dziewięć setek. Jedna setka plus pięć setek plus trzy setki razem daje dziewięć setek. No i mamy wynik dziewięćset trzydzieści cztery. Opowiadał Krzysztof Kwiecień. Zabawna nauka.pl.